Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi wizyty na okolicznych plażach. Ponieważ nie rozwiązano póki co problemu niedoboru wykwalifikowanych ratowników na plaży w Podsuwalskim Krzywem, z pomysłem na obejście problemu wyszedł radny Wojciech Fałtynowicz. Ja chciałbym złożyć wniosek w sprawie możliwości kursowania autobusów miejskich do Starego Folwarku na plażę PTTK w okresie letnim w porozumieniu z gminą, które dla dzieci i młodzieży z miasta byłyby bezpłatne. Oddalona od miasta plaża nad Wigrami to miejsce oblegane przez spragnionych kąpieli. Wprawdzie położone jest dalej niż Krzywe, ale tam ratownicy po prostu są. Plaża PTTK w Starym Folwarku to będzie jedna z niewielu, jeżeli nie jedyna strzeżona plaża w okolicy, nie licząc plaży nad zalewem. I możliwość dotarcia na nią młodych mieszkańców naszego miasta znacząco poprawi poczucie bezpieczeństwa rodziców tych dzieci, które chcą odpoczywać nad wodą, jak i samej młodzieży, która będzie miała możliwość wypoczynku pod okiem ratowników. No, w związku z tym, że z różnych względów nie ma możliwości stworzenia strzeżonej plaży w Krzywym, do której kursuje autobus linii numer 2 i która jest bardzo tłumnie odwiedzana przez młodzież z miasta, myślę, że stworzenie takiej możliwości tych bezpłatnych dojazdów do Starego Folwarku jest potrzebne i bardzo zasadne. Myślę, że też to będzie dobry moment, jeżeli będą podjęte takie rozmowy z gminą.